Łukasz Bem, prezes firmy BMX Media Virtual Production. Zbudowałem zespół do produkcji wirtualnej na ledzie lub na green screenie. Chciałem zaprezentować Wam nasze doświadczenie i wiedzę, gdzie możemy Wam zaimplementować, dostarczyć i zbudować studio wirtualne, jak i plan filmowy. Jesteśmy w stanie wyprodukować każdy projekt w studiu wirtualnym. Piotr Kucia, dyrektor artystyczny w firmie BMX Media. Dzisiaj jesteśmy na specjalnym planie zdjęciowym przygotowanym wspólnie z HTC i prezentujemy najnowszy system do trakowania kamery i produkcji w studiu wirtualnym. Mamy zbudowany kawałek dachu i łączymy go z LED-em. To daje nam taką możliwość stworzenia bardzo prawdziwej sytuacji, pomimo że jesteśmy w studiu. Używamy do tej prezentacji kamer Canon z dwóch serii C300 Mark III oraz C500 Mark II, na których mam zamontowane właśnie HTC rowery i fistraki do zmiany głębiostrości, co nam pozwoli na pełną współpracę głębiostrości z światem rzeczywistym, jak i światem wirtualnym. I do tego jeszcze mamy możliwość zmiany światła też w czasie rzeczywistym, dopasowując przedni plan do tylnego planu, co znacząco przyspiesza pracę na planie zdjęciowym. Patryk Sadowski, zajmuje się tworzeniem wirtualnych scenografii na potrzeby produkcji na ekranach LED-owych, ale też i w technologii green screenowej. Staram się pracować zawsze na najnowszej wersji silnika, aby wykorzystywać jego pełny potencjał i każdą aktualizację, która wdraża coraz to nowsze narzędzia do wykorzystania. Na planie wdrażam drobne zmiany, które pojawiają się podczas współpracy z operatorem i reżyserem. Eryk Skotarczak, firma Let's Star z Piły. Jesteśmy tutaj na planie filmowym wirtualnego studia, a wirtualność polega na tym, że tło stanowi ekran LED. Ten ekran jest o tyle specjalny, że ma bardzo wysoką rozdzielczość, ponieważ piksel to jest zaledwie 1,56 mm, a wykończenie powierzchni jest dość niecodzienne, to jest nowa technologia GOB. Poszczególne diody są zalewane specjalnym klejem, który jest antyrefleksyjny. Dzięki temu nie mamy na powierzchni tej ściany żadnych odbić oświetlenia, a jeżeli są, to są na tyle rozproszone, że kamera ich nie widzi. Dodatkowo, co widać w tym kadrze, mamy bardzo duży kąt widzenia w tej chwili kamery, a jakość i kąty widzenia są ogromne. Dzięki temu, co nie jest możliwe w normalnej technologii SMD, możemy filmować ekran pod dowolnym kątem. Szymon Kuc, gaffer EasyFilm. Powiadam za oświetlenie na planie filmowym. Jeśli chodzi o technologię wirtualnej rzeczywistości, głównie zastosowaliśmy tutaj oświetlenie LED-owe, sterowane bezprzewodowo za pomocą nadajnika i tabletu. Jest to zestaw bardzo praktyczny, ekonomiczny i pozwala na bardzo szybkie dostosowywanie potrzebnego dla nas efektu do scenografii.